Złe informacje dla pasażerów. Od jutra za ten sam bilet zapłacimy więcej. Dotyczy to zarówno ZTM-u, jak i kolei śląskich. Więcej o powodach zmian w taryfach i nowych cenach biletów Łukasz-Kądziołka. Łatwiej wyliczyć rodzaje biletów, których cena się nie zmieni. Bilety jednorazowe 20 i 40 minutowe. Bez zmian zostają także bilety pakietowe i metro bilety oraz bilet dobowy 24H. Jednak w większości pasażerów, autobusów i tramwajów na terenie metropolii czekają od 1 października podwyżki. Zwykle rosła cena biletów papierowych. Teraz 20 i 40 minutowe zostają bez zmian. Za to te same elektroniczne drożeją o 20 groszy. Za długookresowe bilety na na całą sieć ważne 90 dni i 180 dni trzeba będzie zapłacić odpowiednio o 60 i 50 zł więcej. Metropolia przypomina, że ostatnia podwyżka była ponad 3 lata temu sumowana inflacja za ten czas to 32%, to zmiana kosztów, wzrosty kosztów cen energii, benzyny, gazu, to również zmiany stawek dla przewoźników, to wzrosty płacy minimalnej. We wtorek będzie miała miejsce kumulacja podwyżek, bo wyższe ceny za przejazd wprowadzają także Koleje Śląskie. Tu również będzie to dotyczyło większości rodzajów biletów. Poza kilkoma wyjątkami jest drożej i to w pewnych przypadkach sporo. Na przykład z Katowic do Tychów dzisiaj jedziemy za 5 ,80 zł groszy, a od jutra trzeba za bilet zapłacić 8 zł. Z Częstochowy do Katowic bilet kosztuje dziś 24 ,15 zł groszy, a od jutra już 27.50. Średnio ta oferta jest o kilkanaście procent droższa zarówno w przypadku biletów jednorazowych jak i okresowych. Natomiast są takie bilety, których ceny się nie zmieniają. To bardzo ważny dla nas bilet, taryfa max bilet. Chodzi o ten sam wspólny bilet dla kolei i innych środków transportu na terenie metropolii, czyli tak zwany metrobilet. Nie podrożają tylko bilety do Krakowa czy na lotnisko w Pyrzowicach i dla podróży na dystansie od 11 do 15 kilometrów, czyli na przykład pomiędzy Katowicami a Mikołowem.